tak jak od 8 lat Dark Soul na święto miasta, czyli data zbliżona 23 maja 1255 roku nadanie praw miejskich koło Brzegowy. I od 2005 roku, czyli od powodu 750-lecia, przyjeżdżają rzemieślnicy, robią sól, robi się najróżniejsze rzeczy, bojownicy, więc to wszystkim się bardzo podoba. No a ewenementem niespotykanym na żadnym z innych festynów są dzieci ze szkoły numer 4. Ze szkoły numer 4. Którzy są jako co historyczni? Tak? Historyczni detektywi, czyli bawią się w Słowian przez cały rok, a następnie pokazują swoim rówieśnikom w czasie targu zabawy. Robią te rzemiosła, które zostały archeologicznie poświadczone w Kołobrzegu. No i które mieszczą się w granicach ich możliwości, czyli tkają na krajkach, wiercą, drajlą, wiolą, chodzą na sztudłach. No, o, pod płomyki pieką, dobrze, że mi tutaj wszyscy podpowiadają. Także zapraszam wszystkich jutro od godziny 10 do 19 i w niedzielę od godziny 10 do 17 cały czas coś się dzieje. Waży się ser, waży się nasza kołobrzeska sól, można jej posmakować. A przecież to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, w związku z tym mamy i sery, i miód, i piwo. To i wiele różnych atrakcji, na które serdecznie Państwa zapraszam.